raz pierwszy od wielu lat przyrost naturalny w Suwałkach przyjął wartość ujemną, wynika ze wstępnych danych ratusza. Oznacza to, że więcej mieszkańców miasta zmarło niż się urodziło. Czy to oznacza, że do miasta dotarł prawdziwy kryzys demograficzny? Z tych takich tutaj pierwszych wyliczeń wiemy, że niestety nie był to dobry rok dla kwestii przyrostu naturalnego w Suwałkach. Od kilkunastu ładnych lat zawsze ten przyrost naturalny był przyrostem dodatnim, czyli urodziło się więcej dzieci niż umierało osób w naszym mieście. Natomiast ten rok, miniony rok, był pierwszym rokiem, kiedy niestety tendencja odwróciła się. W ratuszu zgodnie z przepisami rejestrowane są narodziny i zgony wszystkich obywateli, którzy rodzą się i odchodzą na terenie miasta. Wnioski o ujemnej wartości przyrostu naturalnego oparliśmy jednak na danych dotyczących osób stale tu mieszkających. Zmarło 711 osób, urodziło się 619 dzieciaczków. Trudno jest na tę chwilę jednoznacznie ocenić, jak na liczbę zgonów wpłynęła epidemia SARS-CoV-2. Jednak pewne dane dają do myślenia. Bardzo duża śmiertelność, zwłaszcza w końcówce roku. Nigdy nie było takiej sytuacji, że w ciągu jednego miesiąca, tak było w listopadzie, w grudniu, umiera ponad 100 ludzi każdego miesiąca. Zatem była to bardzo duża liczba zgonów, której nie notowaliśmy nigdy w naszym mieście, bo zawsze mniej więcej ona plasowała się w przedziale około 40-50 osób w jednym miesiącu. Tutaj mieliśmy takich zgonów w każdym miesiącu ponad 100 i to rzutowało na, nazwijmy to, ten ogólny wynik zgonów w Suwałkach w ubiegłym roku. Równie niepokojąca jest także kolejna informacja. Bardzo drastycznie spadła liczba nowonarodzonych dzieci, która zawsze mniej więcej w ostatnich latach plasowała się na poziomie 700 dzieciaczków. Tutaj mamy tych narodzeń trochę ponad 600. Niewykonalna natomiast jest ocena, czy Suwalczanie na skutek epidemii odsunęli w czasie realizację planów prokreacyjnych, czy też odnotowany spadek liczby urodzeń jest pochodną innego faktu. Analizując takie dane demograficzne jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, możemy dojść do takiego wniosku, że przez ostatnie lata, kiedy tych dzieci rodziło się ponad 700, to rodzicami tych dzieci były osoby pochodzące z tej takiej górki demograficznej z końcówki lat 80. Ta górka na początku lat 90. zaczęła opadać i być może właśnie to już są teraz te kolejne osoby, które stają się właśnie również rodzicami, więc być może chociażby wynika to z tego. Natomiast czy rzeczywiście tak jest, no nie jestem specjalistą w tej sprawie i nie chciałbym rzeczywiście tutaj snuć jakichś teorii czy też wniosków na ten temat. Nie budzi jednak wątpliwości fakt, że miasto starzeje się, ubywa mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, a przybywa tych w wieku poprodukcyjnym. I nic nie zapowiada, by Suwałki w najbliższych latach osiągnęły 70-tysięczną liczbę mieszkańców. Przeciwnie, prognozy demograficzne wskazują, że miejska społeczność będzie maleć.